Maszynko! Ciul! Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z gry Grand Theft Auto 4. No i wychodzimy z naszej bogatej chałupy i ruszamy na kolejną ekskluzywną misję, naszą zajebistą furką. Ta rzeczywiście zajebista. Gdzie my mamy jechać? Jakie misje? No to do Raya jedziemy, jak zawsze. Bo u Raya są najlepsze misje, jak do tej pory. Jakiś nieznany numer, dziwne. Aha, Bernie. Aha, Bernie. W ogóle gdzie ten Bernie jest? Bernie. O, dobra, jedziemy do Berniego. Naszego dawnego kumpla. Kumpla, wroga bardziej bym to powiedział, ale dobra. Do Floriana Krawicia. Chociaż on teraz się Bernie nazywa, ale wolę na niego mówić Bernie. Bernie, Florian. Postranę ma teraz imię. Lepsze już miał wtedy. Dobra, do Berniego. Niech już będzie ten Bernie. Żebym się już nie musiał z nim wykłócać. Oto ja go naprawdę ma na imię. To jest i tak dziwne. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Okej, już jesteśmy na miejscu u Berniego. Człowiek człowiekowi wilkiem. What? Florian, open the door. Nie mój się pedo. What's going on? Come in, come in. Ale jaki dres, o chłopie. Co ty, aerobik ćwiczysz? I won't stand it. It's not fair. Just being me. Bernie, what are you talking about? I came to this country to be myself. Mhm. Żeby robić z siebie pedała? Angry macho pricks. Oh, me. Yes. Well, no. Jego głos mi trochę przypomina pedała. I te jego tapety, które ma na ścianie, to też już takie trochę... LOL! Ty kolor krzykliwa! Krzykliwa noc. No, piszcząca noc. Doing aerobics or playing ultimate disc. Some guy comes up and threatens me. Mm-hmm. It's loco. Why is he threatening you? Because? I think just because I'm fabulous. What? I don't know why. I'm a oh, Boże. Okay, jaki kretyn. Świr. I'm so glad you come back into my life. That's cool. But listen, you and I don't know each other. How can you say that? I thought you were different. Because we want this guy to attack you. Come on. Jezu, ale zdjęcia ma pedalskie. To znaczy, że jest strasznym. Let's go to Middle Park, Nix. Jaka czapa, chłopie. Wiesz co? Wiesz, mi wstyd z tobą jechać, ale dobra, chodź. Pomogę ci. Mimo wszystko. To mój... samotny aerobiku. No jeszcze człowieka rozjechałem. Muszę się skupić na jeździe, a nie na tekstach. Ucieczka przed policją i usługi na mafii. Dobra. A widzicie, skrótem żeśmy szybciej dojechali. Okej. Co nas teraz czeka? Sprawdzamy czas. Już 4 minuty. Ja pierdolę. Jak biega, normalnie jak jakiś totalny pedał, no dokładnie. Muszę co chwilę zwalniać, bo on tak śmiesznie pedalsko biega. Sorki, że się powtarzam, ale nie, naprawdę,
Ten człowiek się zachowuje jak totalny pedał. Już więcej tego nie powiem, ale naprawdę, no. Dla mnie bardziej ma ADHD, ale te zdjęcia mi się nie podobają. Co, jak mnie nazywasz? O Boże, ile tu jest ćwiczących. A ten co ma na sobie? Aha, trzymam się blisko. I co? What? Fail? Jeszcze skuterkiem przyjechali, Jezu! No nie, no zawaliłem tak prostą misję. Kurde, co się ze mną dzieje? Jeszcze raz! Ja pierdziel. Jedziemy tym zastranym skuterkiem, zapraszam. Ja nie mogę, co za wstyd. Nie dość, że muszę z takim człowiekiem jeździć, to jeszcze takim skuterkiem. Za 5 zł. Mr. Macho is making me gray and flabby. He better regret it. He will. No, ja nie mogę, nawet tak nie umiem się zatrzymać. O, na wrednym skuterku żeśmy. Muszę zachowywać odpowiednią odległość. Bo właśnie nie czytałem, tylko się bardziej skupiałem na tym, żeby beszczać mojego chorego kolegę. No i tak właśnie się to skończyło, że zawaliłem misję. Tak łatwą misję. Więc teraz muszę się skupić na tym, co muszę robić, a nie na tym, co chcę robić. Dobra, zachowujemy. He? Aha. Najlepiej się w krzakach schować. Chociaż nie wiem, czy jest też sens. No dobrze, będę. Za tymi krzakami się ukryję. Chociaż... Tak patrząc na siebie, to mam wrażenie, że jednak ktoś może mnie zauważyć, ale... Co ta? Znów jestem daleko od Berniego i ja nie mogę. Przywalę ci. Nie! Ja nie mogę. Co to za posrana misja? Nie wkurzaj mnie już, człowieku. Lepiej mnie nie wkurzaj. Najpierw za blisko. Teraz za daleko. Za chwilę to kurde będę stać nie wiem gdzie. Na końcu ziemi chyba. Naprawdę dla mnie to jest żałosna misja, ale dobra. Teraz myślę, że jej nie będę zawalał. Dobra, trzeba zachowywać taką odległość. Tak mi się wydaje po prostu. Bo jak będę znowu za daleko, to normalnie nie, kurde. Co to za chora misja? A, trudnego do zbycia. A czemu on wypowiada moje imię? Ej! Kurde, zahaczyłem o coś, jak zwykle. Dobra. O, teraz! Dobrze idzie. Pięknie. Wyszło. O kurde. O, mocne słowa, panie Niko. O, spieprza. Teraz kozaczy! A kurde, schodami ucieka. Frajer.
Nie! Cholera, on mi spieprzy za chwilę. Spieprzy mi. Spieprzy mi zaraz. Jaki frajer. Nie, muszę użyć skuterka, bo inaczej go nie dogonię. Inaczej tego frajera nie dogonię. Kurde, on tak spieprza, że mi już spieprzył. Właściwie. Dobra, zaraz nie będzie już taki mocny. Też skuterkiem ucieka. Mądre. Kurde, w ławę wjechałem. No super. No teraz mamy zabić prześladowcę. Aha, tu była glina. Odbierz Berniego. I co? Nie ma kozaczenia. Koniec. A teraz musimy po naszego kochanego pedałka jechać. Posrana misja, tyle powiem. Posrana. Już jesteśmy tutaj. A trzeba będzie jakoś wjechać. Nie wiem, jak to zrobię. A dobra, w dupie mam ten skuterek. Po prostu tak się wespnę. O. Fajnie. Fajnie, że tylko tak umiesz, Niko. O, teraz tak się masz wspinać, dobrze. No, what the hell, morda tam. A ja muszę znowu po Berniego. Ja nie mogę, no co to za misja była? Normalnie to była porażka. Czekaj, teraz będę musiał jakiś pojazd skraść, bo nie mam pojazdu. Wypad stąd. A ten koleś co tu robi? Wypad. No, dziękuję. Taksi moje. Teraz jedziemy gdzieś tam, bo nie doczytałem już. Nie dałem rady, bo wolałem się skupić na zbieraniu pojazdu. Właściwie kradzieży. No i kurczę, zabiliśmy oprycha, który zastraszał naszego kochanego Berniego. I co? Jeszcze masz wielu takich podobnych do niego, którzy spieprzą skuterkiem? Pewnie tak. Ale nie no, skubaniec był sprytny. Już się mnie bał, jak tylko mu zacząłem gadać takie rzeczy. Jeszcze gliny trzeba zgubić na dodatek, super. Tegoż też brakowało. Ale spokojnie, zaraz uciekniemy gliną. Zaraz uciekniemy gliną. Dobra. Już, właściwie im nawialiśmy. Nic nam nie zrobią. A, gorzej jakbym ich normalnie nie zgubił, to normalnie miałbym wyścig z czasem. I tak to przynajmniej szybciej uciekłem. Teraz trzeba zawieźć naszego do ciucharni. Zachciało ci się jechać, Bernie, serio? O rany. What? A teraz idzie do ciucharni. O, zmienić już oszki. Tak, zapisujemy. Super, poświęciłem na to jakieś gówniane prawie 15 minut. Jest tu... Zniknął. To dziwne. Dobra, jedziemy po kolejną misję do Berniego. Myślę, że nie zajmie mi tyle czasu, ile właśnie ta jedna głupia misja. Bo naprawdę, to co było, to co się działo, to już normalnie masakra była. Ale dobra. Wow. O kurde. A, wali mnie twój pojazd. O, leżeć. Teraz po Berniego jedziemy.
O ile w ogóle sprawdzę, czy jest do niego sens. O! Do Reja. Dobrze. Pasuje mi. Pasuje już mi bardziej jechać do Reja niż do tego świrniętego, chorego psychicznie. Czego znowu? I'm sure you do, but you said you'd help me. I've already helped you, but I'll help you again. Wait for me to be in touch. Super. Telefon od tego pieprzonego gliniarza. Listen, Dick, it's not my fault you got robbed. Not my fault. Tata. I had nothing to do with it. Nothing. You understand? I'm on a cell phone, you jerk. Oh, you want me killed? Oh yeah? Screw you! I'm done with you. You understand? I'm finished. No, you know what? I ain't even started yet, you thief and fuck! I'm in shit because of you, you piece of Hello? Hello? Rzucił w niego telefonem, ma wszystko na to wyjebane. Dobry, dobry snek. Przejej się nie zniszczył telefon. Spacem. Go shut that stooge up! Shut who up? Isaac, the diamond dealer. Blaming me for everything. Everything! Even the shit we didn't do. Now I got no money. No diamonds. And this dick's threatening to have me killed. Blaming me, cause he got robbed. Okay, so? He's holed up in the Majestic with a couple of his cronies. Dobra. Okej. Okay. Czyli kolejna nawalana. Fajki pali, teraz kawy mu się zachciało. Rzeczywiście. Hotel Majestic. Dobra. I róbmy tą kolejną chorą misję. Może już mniej chora, ale bardziej zabójcza. Dobra. Za chwilę będziemy tam. Zobaczymy, co jest tam grane. Jeżeli serio ma być jakieś duże zagrożenie, to lepiej wykończyć je i nie mieć już potem z tym problemu. Ło, kobieta dostała skrzynką. Nieładnie, Niko. Tak nieładnie traktować kobiet. To wbrew savoir vivre. Wbrew kulturze. Ciul. To też jest wbrew tego, co robisz. Ale w dupie to mam. Myślałem, że już dupnę w pojazd. Ale mam szczęście. Okej. Jedziemy już tam. Za chwilę będziemy na miejscu. Sorry. Kurde, daleko ten hotel jest. Myślałem, że do mnie już ktoś dzwoni. A ja, stoper cały czas jest. Ło! Sorry. Kurde. Nie rozjeżdżaj już tych ludzi, Niko. Co, nic ci nie zrobili. Dobra. Śmietnik zaliczony. Okej, okay. Mamy hotel. A w tym hotelu co? Concierge? Dobra, idziemy tak, wiecie, powolutku. Nie, po prostu niepotrzebnie kozaczyć, bo wiecie, to się może źle skończyć. Lepiej sobie windą pojedziemy. Dobra. I co z tego? Będzie. Aha. Kurde. I'm getting sick of looking at you. Clear off, mister. We have it a drill. O cholera. Dobra.
Będzie wojna, uwierzcie, będzie wojna. Splamiłem ścianę, kurde. Nie ma, nikt tu nie przeżyje. Już tu zrobiłem wojnę, właściwie. Dobra, padło. Padło, jeszcze jeden tam jest, kozak. No, zapraszam, come on. Come on. No. No, no, no pomalutku, no nic ci nie zrobię, tylko... O cholera. Przeładować trzeba. Kurde, tutaj. O, headshot. Dobra. Problem z głowy. O. Nadrabiam ammo. A skoro tak, to muszę uważać i tak. Ale tak dużo życia znowu nie straciłem, więc nie jest ze mną najgorzej. Ale trzeba uważać. Bo to już nie są takie. Wow, fuck! Nie dacie mi rady. Za Chiny. Za Chiny mi nie dacie rady. Dobra. Lustro. Da się je rozbić? Fajnie. O kurde. Ale pocisnął tą strzelbą. Kurde, jakaś apteczka czy coś, bo ja tu zaraz naprawdę... O, granatami porzucam. Cholera. O, proszę. Ciul! Tak was zbieram. Dobra. Kolejnego granata zbierzecie. Pięknie. Już nic... Co? Przeżył? Jaki ciul? Zaraz go zjadę. Dobra. Kurde, jakaś apteczka by się przydała, serio. Nie ma tu nic, żadnego leczenia, czy coś, co by mi pomogło, bo ja tu naprawdę zaraz z... Kurde. Dobra. Zresztą jak będę się ciągle do nich zbliżać, to... Nie ma. Nie będzie litości. O, dobra. Aha, czyli zabiłem kogoś. Ale to nie znaczy, że jeszcze to jest to, o czym ja myślałem. Nie ma tu żadnych medykamentów. O! O wilku mowa. Dobra, czyli już się postaraliśmy o medykamenty. Świetnie. Jakaś kamizelka też by mi się przydała, powiem wam. Taka kamizelka. Zaliczyłem laskę. Kurde. Ajajajaj. A. Ma teraz czułki. Co się dziwnie drzwi tak. Super. Jak to dziwnie wygląda w ogóle. Dobra. Dobra. Na górę, na górę. I bez Fuck. Wow. Znowu mi się udało. Lag. Aha, czyli już wszystko. Teraz trzeba spieprzeć z hotelu. To nasz cel. Dobra, my spieprzamy. Nie! Ja nie mogę. Co ja zrobiłem najlepszego? Co ja najlepszego zrobiłem? Kurde. Ojej.
Okej, uciekamy z tego hotelu, chociaż jestem naprawdę już w złym stanie. Za chwilę mogę zginąć. Więc muszę, wiecie, się oszczędzać. Słyszę już policję. Jestem naprawdę już zły. Ale muszę uważać teraz. Jak ktoś we mnie tylko strzeli, to już padnę po prostu. I nic na to już nie poradzę. Kurde, żadnej apteczki nawet nie dostanę za to. Kurde. Aha. Teraz muszę windę wezwać. Super. Tego brakowało mi tylko jeszcze. No i zaraz zginę. Założycie się, że zaraz zginę. Aha. Mam złe przeczucie. Dobra. Wsiadaj, wsiadaj i uciekaj, uciekaj. Spieprzaj! Jest! Uda nam się. Uda nam się. Teraz tylko nawiewaj. O, udało się. Dobra. Nawiejemy gliną i zakończymy odcinek po prostu. Dobra. Nie wiem, czy teraz nam tak łatwo pójdzie uciec, ale niech będzie. Ta. Ta. Mam gdzieś takich przyjaciół, którzy mnie wynajmują tylko do sprzątania. Dziękuję bardzo. Dobra, zakończymy już to odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się. Na razie.